Spadki dziś bardzo mocne, przede wszystkim w Polsce, w zasadzie od poranka. No a w Stanach Zjednoczonych też nie za dobrze wygląda ta sesja od samego początku, no i w kolejnych godzinach. Ale te spadki, przynajmniej na WIG-20, były wielokrotnie analizowane jako bardzo możliwy scenariusz dla WIG-20. Wszak pierwsze sygnały pojawiły się już dwa miesiące temu w sygnałach dnia. I na nie dzisiaj zapraszam Michał Palaczyk z Dzisiejsza sesja była jeszcze bardziej szalona niż można by się spodziewać po samych danych odnośnie spadku WIG-20, bo przecież WIG-20 była dzisiaj. Spółka, która wzrosła o ponad 40%, ale było ciekawie dziś na sesji również w Europie, a przede wszystkim jest jeszcze ciekawie w Stanach Zjednoczonych, w końcu wróciły obroty, które ostatnio były trochę mniejsze. Największy wystrzał obrotów był w trakcie oczywiście marca lockdownu, no i potem podczas odbicia. Natomiast najnowsze dane odnośnie takiej średniej obrotów na New York Stock Exchange z 20 sesji zaczyna się odbicie od takich poziomów w miarę normalnych z poprzednich lat. Znowu do podwyższonych obrotów, prawdopodobnie także do podwyższonej zmienności, więc jesień zgodnie z oczekiwaniami będzie niezwykle ciekawa. Pikanterii tych ostatnim spadkom dodaje to, że w zeszłym tygodniu pojawiło się trochę nowych pozycji. Po stronie funduszy akcyjnych, oczywiście, w tym przypadku. Zatem na akcjach korekta jest wykorzystywana w tej chwili w Stanach jako dobieranie. Zobaczymy, czy ten tydzień też będzie spadkowy. I jeżeli tak by się stało, czy też będzie dobieranie na akcjach. Natomiast w tej chwili inwestorzy cały czas są jeszcze zapatrzeni w główny trend, który wcale nie zakończył się z takiej długiej perspektywy, no bo ta korekta trwa dopiero dwa tygodnie, więc ta logika wśród tych funduszy, wśród inwestorów handlu, kupujących takie fundusze, czy w ogóle funduszy akcyjnych jest cały czas, że jest to tylko krótka przerwa, wszak cały czas na horyzoncie są wybory, więc tutaj ta logika inwestycyjna dopisuje po stronie kupującym, po stronie kupującej w funduszach akcji. Po stronie spadkowej, co jest pewnym dysonansem dla patrząc, patrzących na rynek z boku. Jest to, co dzieje się wśród hedge fundów, które na przykład te nasdaq u otwarły rekordowo wielką e, pozycję na spadki w tej chwili. No i wygląda to dość interesująco w kontekście tego poprzedniego diagramu. Owszem, można też założyć, że hedge fundy często Grają, a w zasadzie nie trafiają, że te ich pozycje są trochę spóźnione, więc dla wielu to jest wskaźnik prowzrostowy. Natomiast tutaj trzeba uważać z taką retoryką, ponieważ jednak fundusze hedgingowe z dłuższej perspektywy trafiały w różne większe lub mniejsze załamania, szczególnie kiedy, kiedy zaobserwujemy to, co, to, to zmniejszanie się pozycji słuszne z 2018 roku, które nastąpiło. W takim kontekście nowych rekordów, w czasie których nie było całe, cały czas wzrostu długich pozycji na, na wśród hedgefundów, więc tutaj to nie jest jednostronna statystyka, jak można znaleźć w internecie. No i potwierdzenie jeszcze bardzo istotnych danych odnośnie tego, że główne paliwo do hosy która trwała w 2019 roku, tej ostatniej fali Hossy na S&P 500, jeżeli policzymy to, co ostatnio działo się jako jakiś element nowego zupełnie układu, no to ten ostatni element Hossy w 2019 roku, jeszcze w 2018 był bardzo mocno podbijany przez buybacki. Teraz mamy pewność po najnowszych danych, że to źródełko wyschło i te ostatnie spadki też są spowodowane z tym, że z kolei w ciągu zaledwie ostatnich dwóch tygodni wyschło jeszcze inne źródełko związane z opcjami, z otwieraniem Pozycji na wzrosty, na, po, po opcji call, na spółkach technologicznych, pod które musiały się pojawiać również inwestycje w akcje, w związku z choćby zrównoważeniem takich portfeli przez fundusze wystawiające, bo takie opcje zawsze po drugiej stronie opcji call jest opcji osoby kupującej, podmiotu kupującego, przecież musi być sprzedający, który też często musi się zabezpieczyć, szczególnie jeśli jest. Instytucją. Ciekawe dane mamy także z rynku ropy naftowej od ponad miesiąca. Śledzę go w poniedziałkowych sygnałach dnia. Ostatnio sugerowałem, że tutaj mogą pojawić się jakieś bardziej skumulowane spadki. W zeszłym tygodniu analizowałem również, jak daleko mogłaby dojść korekta. Ona tutaj w tej chwili jest, cały czas trwa. Ma jeszcze przestrzeń do wzrostu, natomiast tutaj ona była mobilizowana po stronie kupujących przez no, ciekawe doniesienia rynkowe, ponieważ minister energii Arabii Saudyjskiej ostrzega spekulantów, y, mówi, żeby nie obstawiali przeciwko cięciom ze strony grupy OPEC+, no i mówi, że to nie jest tak, że najbliższe ustalenia muszą być w grudniu, one mogą pojawić się w każdym momencie. No, to jest coś, co w zasadzie bardziej straszy spekulantów niż samo mówienie, że y, żeby tego nie robili, ponieważ faktycznie niepewność może ograniczać wśród niektórych Wśród niektórych portfeli skłonność do otwierania kolejnych pozycji. Niemniej na ropie będzie dalej ciekawie. Cały czas, od okolic szczytów, jeszcze w połowie sierpnia, uważam, że te poziomy 46 na ropie, brent w tym przypadku, czy 45, aż po 46, tam 80, 50 na ropie, brent oczywiście są bardzo mocnym wsparciem. I myślę, że rozpoczął się po odejściu od tych poziomów jakiś nowy układ na rynku ropy naftowej, ale śledźmy to, bo tutaj OPEC może spowodować bardzo wiele zamieszania. No tak jak choćby zamieszanie powodują różne wezwania, o czym dzisiaj, czy dzisiaj będzie w sygnałach dnia, takie wezwanie dziś pojawiło się na spółce Play. Z ciekawych informacji odnośnie indeksów Dow Jones Transport Average. W zasadzie indeks, o którym się na co dzień nie mówi, natomiast on jest historycznie indeksem ciekawym z tej perspektywy, że wiele mocniejszych załamań czy dekoniunktury w gospodarce zaczynało się od tego, że pojawiły się kłopoty w transporcie przede wszystkim wśród spółek transportowych, mniejsze zyski, mniejszy ruch. To, co też śledzimy aktualnie wśród na przykład w Polsce po transporcie różnego typu, Natomiast w Stanach Zjednoczonych to był indeks, który najpóźniej osiągnął historyczny szczyt, ponieważ to było w zeszłą środę. 16 września pojawił się historyczny rekord, tam zaledwie o jakieś drobne, drobną część punkta czy kilka punktów. Został pobity ten rekord, no i od tego, że mamy spadki, co zupełnie inaczej wygląda, jeżeli porównalibyśmy choćby korelację z indeksem SP 500, ale tym bardziej ta informacja jest dla nas ciekawa z perspektywy inwestycyjnej, że mamy taką, taki typowy indeks starej gospodarki, który na samym końcu tego układu wzrostowego pokonuje swoje szczytowe poziomy. No i teraz obserwujmy jak będzie wyglądała sytuacja w kolejnych tygodniach niemniej S&P w tym kontekście wygląda w tej chwili bardzo źle, ale jesteśmy na bardzo ważnym wsparciu, czyli te mniej więcej 3200 3250 punktów to jest wsparcie liczone po szczytach z czerwca, po tych poziomach załama początku załamania z lutego. Zamknęliśmy dzisiaj podczas tych spadków dość istotną lukę spadkową wcześniej wzrostową. Przepraszam, która została zarysowana właśnie tutaj, gdzie niebieska, niebieska łapka wskazuje, czyli to są poziomy z okolic końca końca lipca. Dlaczego ona jest istotna, ponieważ S&P tak historycznie dość często zamyka wszelakie tego typu układy jak luki, no kolejna luka jest oczywiście dużo niżej, bo dopiero na 2900 punktów, niemniej nawet jeżeli mielibyśmy odwrócić na jakiś dłuższy czas trend i dotrzeć do poziomu około 2900 punktów, wcześniej pewnie będzie podbicie i tutaj ten układ spadkowy na razie jest rozpędzony, natomiast tu może pojawić się mocniejsza korekta w najbliższym czasie, to, co jest istotne, to w tej chwili nie mamy już takiej paniki, co byłoby typowe dla dłuższych spadków. Typowa panika no, kojarzy się zawsze na rynku z y, szansą na szybkie podbicie, na powrót y, popytu. W tej chwili tego na razie nie ma, też nie ma systematycznego podbierania w trakcie sesji. Możliwe, że to się zdarzy w tym tygodniu. Niemniej, tak naprawdę. Mierzymy się z dużym poziomem niepewności. Na S&P mamy najmocniejsze spadki od marca. Spadki, które wyglądają z perspektywy średnioterminowej jako taki układ, który mógłby trochę czasu potrwać z jakąś korektą wzrostową w międzyczasie. Natomiast to na ten moment po wybiciu układu linii trendu wzrostowego to po prostu wygląda jak solidna, solidna korekta która nie jest raczej takim przelotnym układem, do którego jeszcze dwa tygodnie temu mogliśmy się porównywać, czyli do okolic początku czerwca. No i kluczowy indeks naszej giełdy, czyli WIG-20. Tutaj sytuacja też jest nader ciekawa, szczególnie pod tym kątem, że na WIG-20 możemy zaobserwować dzisiaj dramatyczną świecę z górnym cieniem, no i gigantyczne obroty. Takie zdecydowanie można powiedzieć, że ponadprzeciętne takich obrotów zazwyczaj nie notujemy. To jest około 1,5 miliarda złotych. Natomiast trzeba pamiętać i odliczyć 640-650 milionów dzisiaj na, sesji, na playu. To jest, jest wydarzenie jednorazowe. Play normalnie nie generuje takich obrotów, więc jest to jakaś ciekawostka, pod tym względem i trzeba wykonać po prostu bardzo podobne ćwiczenie, jak przez długi okres musieliśmy wykonywać na NVIG-40, czyli liczyć realne obroty bez Mercatora i Biomedu Lublin, żeby sprawdzić jaka jest aktywność na rynku. Więc dziś aktywność na rynku jest liczona na poziomie około 800 milionów złotych, zakładając, że play wygenerowałby na normalnej sesji no, kilkanaście milionów złotych obrotów, więc jest to 800-900 milionów na dzisiejszej sesji. No jest to sesja z perspektywy średnioterminowej, mimo wszystko mocna, tylko trochę gorsza niż ta z wygasania wiedźm, więc dziś na dobre prawdopodobnie pożegnaliśmy się z trendem, z, tym, z tą szeroką konsolidacją yy, określaną jeszcze przez yy, biura maklerskie jako dolne ograniczenie 1700. Oczywiście ja tutaj dużo wcześniej mówiłem w sygnałach dnia, że dla mnie ta konsolidacja kończy się gdzieś przy 1750 i tu już to pożegnanie nastąpiło Trochę wcześniej, ono już było zaakcentowane dwa tygodnie temu, więc sytuacja, którą zarysowałem jeszcze pod koniec lipca, że skończył się trend wzrostowy na WIG20, i potem potwierdzona na koniec sierpnia, że skończył się ten trend wzrostowy, po prostu w tej chwili materializuje się. Jak daleko to potrwa? Wszystko na to wskazuje, że pojawi nam się po tym już 200-punktowym, praktycznie ruchu spadkowym od szczytów, jakieś drgnięcie do góry, może o 50 punktów, może o 60 w najmniejszym wymiarze. Nie wiem, czy to będzie w tym tygodniu. Dlaczego tego nie wiem? Trudno wróżyć przy negatywnych nastrojach w Stanach, przy takich sesjach, gdzie Deutsche Bank w Niemczech spada o 7%, to nie jest takie proste do stwierdzenia, kiedy to się pojawi. Tym bardziej, że też ciekawie dzieje się w polskiej polityce z punktu widzenia zarządcy głównego spółkami skarbu państwa. Wiele spółek mogłoby mieć zmianę prezesów, to też niezbyt ciekawie będzie wpływało na percepcję nawet nie zagranicznych inwestorów, ale również naszych wewnętrznych. Niepewność jest gorsza nawet niż taki układ bardzo dużego poziomu upolitycznienia w spółkach. Karuzela kadrowa to coś, co nie sprzyjało wielu spółkom z WIG-20 w ostatnim czasie. I pod tym kątem należy patrzeć na tę sytuację w, w aktualnym układzie. Natomiast podejrzewam, że po tej wzrostowej korekcie, może za może już w tym tygodniu, może za dwa tygodnie możemy budować kolejną falę spadków, tym bardziej, że kilka motorów tego ruchu, jak CD Projekt zalicza w ostatnim czasie trochę gorszy, gorszy sentyment rynkowy. I w zasadzie dziś do południa spadały, Na rynek zachowywał się dużo lepiej. A przez wzrosty playa, a B przez słabe spadki na CD Projekcie. I w zasadzie najbardziej spadały spółki Skarbu Państwa, no i Dino. Po godzinie 12 zawaliły się notowania CD Projektu, który zaczął Ciążyć Dźwigowi 20, no i sprawa bardzo wyraźnie przesunęła się poniżej 1700 punktów. To wszystko zdarzyło się między 12 a 14 godziną. W tej chwili, na no, dzisiaj jest szaleństwo minus 11 po jednej stronie dla JSW, a po drugiej plus 34% dla Playa. Takie sesje dzieją się na polskiej giełdzie bardzo rzadko. Co jeszcze możemy z tego wywnioskować? Wszystkie spółki, o których wcześniej wspomniałem, związane z portfelem, skarbu państwa, a szczególnie PKSA, PKOBP czy PZU wyglądają źle. Oczywiście z różnych powodów. PKOBP w związku z problemami dla banku Getinu i jakichś innych pomysłów kapitałowych. PKSA i PZU z racji tego, że są powiązane kapitałowo. No i tutaj wiele pozostaje do, do, do życzenia pod względem tego, takiej dobrej ścieżki, no i jeszcze wyjście Playa z indeksu jest pewnym problemem, to dobra spółka, ale u progu możliwe, że jest Allegro, może już w perspektywie dwóch tygodni znajdzie się w WIG 20, jeżeli to prawda, co podają media. Jeżeli odrwiemy się od tego układu w WIG 20 i spojrzymy na samego Playa, czy tu coś ciekawego się może jeszcze zdarzyć. Po pierwsze ta DPS, która pojawiła się i wezwanie od Iliadu, od Francuzów, to bardzo ciekawa sprawa z tej perspektywy, że ta spółka wcale nie jest tak wielka, to nie jest jakiś gigant telekomunikacyjny. Tutaj pod względem kapitalizacji spółka jest około 4 razy większa od Playa bo po, po, po dzisiejszym wzroście Daj, dajmy dajmy mm, jasny przekaz, że jest to liczone już po tych 40% w górę to raz. Dwa, pod względem zysku operacyjnego, no to jest mniej więcej 8 razy większa spółka, więc to jest dość spory kąsek dla y, tego francuskiego podmiotu. To jedna sprawa. Druga sprawa, m, możliwe, że wiele podmiotów będzie chciało utrzymać w swoim portfelu Play, aczkolwiek podejrzewam, że ta cena z przebiciem prawie 40% może spowodować, że wezwanie się uda w całości i Play zniknie z giełdy. Natomiast miejmy gdzieś z tyłu głowy, że z 20 w perspektywie ostatnich trzech lat to była jedna z lepszych inwestycji z dywidendami dała 24% zwrotu na dzień dzisiejszy, a WIG 20 w tym czasie stracił około 1,5, to wszystko w obliczu zdarzyło się kry, w obliczu kryzysu, a sam Play przez długi czas wcale nie był traktowany jako jakaś taka idealna spółka. Wiadomo, że lepiej było kupować w trakcie tego okresu 3 y, lat wspomnianych, natomiast y, tutaj sytuacja. Nie była tak zero-jedynkowa, jakby można było stwierdzić. Play. O Play ostatnio, o sygnałach dnia, też na łamach Squabera, opowiadałem trochę więcej w czerwcu, kiedy mówiłem o pozycjach w moim portfelu na wzrosty na Playu no, na mniej więcej kilkanaście procent. Pozycje zostały zamknięte ponad dwa miesiące temu. W tej chwili sytuacja nie wygląda tak, jak tu widzimy na samym końcu wykresu. Musimy spostrzec, że w tej chwili notowania playa są gdzieś tam bardzo wysoko u góry. Podwyższenie wezwania z takim dyskontem w stosunku do ostatniego kursu jest, no, nie jest tematem bieżącym, jeżeli tylko któreś z OFE, głównie National Underlanden, jakoś bardzo by do tego nie dążyło. Cena jest wyraźnie powyżej aktualnych średnich wszystkich progów ustawowych. Trudno się też spodziewać, żeby zarząd Play napisał, że to nie jest wartość godziwa za spółkę. Więc wszystko dąży właśnie w tym kierunku. No gdzieś, gdzieś po drodze jest cały czas, trzeba mieć pamięci, że 5,5 zł ponad dywidendy spółka wypłaciła. To, że spółka zniknie z giełdy nie jest pewne, ale tutaj już wielkich pieniędzy w perspektywie wezwania, które zakończy się w połowie listopada, do zarobienia pewnie nie będzie. Chyba, że poznamy jakieś plotki czy wewnętrzne informacje trochę wcześniej. Spójrzmy jeszcze na szybko na indeks MVI 40, co dzieje się wśród tych mniejszych spółkach? bo chciałbym jeszcze dzisiaj spojrzeć na indeks SVI 80, jak on radzi sobie w obliczu. No, już dość sporego, ponad 7% odjazdu WIG-20 od szczytów. Jak zatem wygląda sytuacja na mwig 40 w tej, w tej chwili po dzisiejszej sesji? No, tutaj przede wszystkim obroty pojawiły się na ING, na co bym zwrócił uwagę. To była spółka, która największa lub jedna z trzech największych w ciągu ostatnich miesięcy spółek w indeksie mwig 40 generowała obroty na poziomie 20-30 walorów w tym indeksie, co było dość komplementujące dla takiego giganta. Dzisiaj informacje o tym, że przez ING udało się wyprać pieniądze z wschodu Europy, no informacja w końcu rozgrzała inwestorów, ale tutaj to w zasadzie był zapalnik, bo wcale na otwarciu nie było jakiegoś, jakiegoś dramatu, to otwarcie było dość neutralne. Dopiero w trakcie sesji no inwestorzy niejako trochę pod ciężarem zagranicy, nie chcę mówić, że na siłę, ale jednak wykorzystywali tę informację, żeby wyprzedawać spółkę przy podwyższonych obrotach po drugiej stronie XTB, co z pewnością intrygujące jest, bo jakaś, jakaś zmienność na giełdach i choćby to, że z jednej strony hedgefundy biorą short na, na indeksie NASDAQ. A akcje są raczej dobierane przez fundusze, to to jest taki dysonans, który zachęca drobnych inwestorów do handlowania, oni przecież generują mocne wyniki dla XTB, wszakże to broker, broker CFD i wszelakich kontraktów akcji, więc tutaj powinno to jakiś, jakiś mocniejszy ruch powodować. Na razie do tego nie doszło, ale tam 15 zł jest bardzo mocnym wsparciem. Dzisiaj nam nawet w te rejony nie zajrzeliśmy kursem. No i mimo wszystko spadki biomedu merkatorów obliczył rekordowych danych odnośnie koronawirusa w Polsce, co też świadczy o tym, że mały, mniejszy kapitał, który łapał się na, tą, na ten strzał wzrostowy na tych spółkach, cały czas ucieka na biomedzie, a na merkatorze jakoś nie jest zbyt chętny do utrzymywania poziomów rekordowych. Wstępne zarysy tego, jak mogłyby wyglądać wyniki, wskazują, że te 360 zł to wcale nie jest tak drogo. No ale czy te wyniki będą tak dobre? Tam też jest kwestia zapasów, przeksięgowywania pewnych rzeczy, ale raczej źle nie będzie. No. Pragmatyczne myślenie, w tym przypadku, tutaj bardzo mocno wskazuje na to, że. Takie spadki nie będą bardzo głębokie na to, że Wiadomo, że przy mocnej uderzeniu na indeksie może to być jeszcze kilkanaście procent, ale jest gdzieś twardy opór w postaci biznesu, który jest mocny w tej spółce no i oparty o tą niezwykle trudną sytuację w wielu krajach. Najsłabszy dzisiaj był Datawalk, tutaj tło jest trochę bardziej skomplikowane tych spadków, związane również z tym, co dzieje się po stronie rządowej. Natomiast przejdźmy do indeksu orzeczonego MVI 80 pod kątem szerok, szerokiej analizy, ponieważ tak naprawdę po dzisiejszej sesji i również po odpływie kapitału z mniejszych spółek, na przykładzie MWIG 40 i nawet tych modnych spółek, wyraźnie widać, że gdzieś na ten moment poziomy 15 tysięcy będą trudne do osiągnięcia dla SVG 80 indeks zatrzymał się historycznie w okolicach kluczowych poziomów. Końca zwyżek z 2013 roku, Pierwszego, pierwszej kontry wzrostowej w trakcie Bessy z 2018 roku, ze stycznia 2018 i odwrócił się trochę od tych poziomów. Na razie utrzymuje się, co ciekawe, powyżej tej dramatycznej sesji z końca lipca 2000, 2020 roku, no i z początku... Z początku września 2000, również 2020 roku. Natomiast z perspektywy już takiej, patrząc w dół, jaka jest przestrzeń do ewentualnej korekty, no to w tej chwili jest tutaj z czego brać. Tak jak na Wigu 20 no tamte pole procentowe nie jest jakieś duże, no to tutaj z tych 14-15 tysięcy no w tej chwili jest przestrzeń 25% czy 30%, no to jest dość solidny zjazd na wykresie. Pytanie, czy ci mniejsi inwestorzy, bo w ich rękach to w tej chwili jest, wytrzymają. Jak zachowają się posiadacze funduszy inwestycyjnych, które y, dość mocno tutaj działały na tym rynku, a wiele wskazuje na to, że duża część inwestorów załapała się tylko na ostatnią, w funduszach przynajmniej, część tego ruchu wzrostowego patrząc na przykład po przepływach tych największych funduszy, jak Santander. Tak naprawdę w rękach swig będzie to, jak będzie wyglądał klimat na tych mniejszych i średnich spółkach, również z indeksu NWIG 40. Śledźmy to. Natomiast technicznie nie przebiliśmy z łatwością ważnego poziomu. Dzisiaj sesja całkiem niezła, ale tak naprawdę na swig 80 też będzie się toczyło, toczyło walka o to, jak będzie wyglądała gospodarka. I ewentualne wypłaszczanie się odbicia będzie na niekorzyść ZWIG-80. Inwestorzy nie będą chcieli dłużej czekać na nowe, rekordowe poziomy. No i zwróciłbym uwagę na to, że największe obroty były idealnie na szczycie. To raczej książkowo jest sygnał do tego, że nastąpiła już dystrybucja. Natomiast. Dziś na rynku są tak negatywne nastroje, że tutaj nie warto wybiegać w przyszłość. SWIG80 obiektywnie wygląda najlepiej, a na pozostałych indeksach, szczególnie na WIG20, ten klimat spadkowy już rozpoczął się dużo, dużo wcześniej. To były sygnały dnia. Michał Palaczyk z Quaber.com. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.